Cześć. Pojawiały się pytania, jak naprawiam korbowody, których nie ma w sprzedaży, nie są dostępne zamienniki, żadne nie są dostępne oryginały, albo jak są dostępne, są bardzo drogie. Ktoś nie ma tyle pieniędzy, żeby zapłacić i prosi o regenerację. Najczęściej są to takie, które ja nazywam no-name'ami. Bo trudno cokolwiek do nich dobrać. Złośliwie producenci robią tak, żeby nic nie pasowało. Mam taki od czegoś tam korbowód ze spaloną powierzchnią. Spalony koszyk był jedyną metodą, żeby nie rozhartować główki, która też jest twarda. Jest wytulejowanie tego korbowodu. I to wytulejowanie to trzeba zrobić na szlifierce. Trzeba wyszlifować ten otwór. Tutaj w tym przypadku 4 mm trzeba go rozszlifować. I wkładam wtedy tulejkę, taką pierścień IR z łożyska, ze stali łożyskowej. Można to kupić gotowe. Wkłada się na szlifierę, szlifuje. Chwilę to trwa, ale jest to do zrobienia. Pokażę Wam, jak to zrobić. Montujemy na szlifierce korbowód. Teraz muszę go wycentrować. Wycentruję i będę później szlifował. To już Wam pokażę, jak, albo właściwie pokażę może, jak wycentrować. Przerwę w tej pozycji aparatu i przejdę na drugą stronę. Korbowód bije w tej chwili. Tu jest maksymalne. Taki mały młoteczek. Pukać za dużo. Ciężko się to robi, trzymając telefon w ręce, no ale ja go jeszcze tutaj trochę poprawię i pokażę Wam końcowy efekt. Niestety bicie jako takie jest. To tam jest 200 mniej więcej owalu właściwie. Nie bicia, tylko owal jest w korbowodzie z tego względu, że on był zapalony i tu jest ta powierzchnia taka dosyć mocno uszkodzona. Stąd problem z wycentrowaniem do zera. No ale takie wycentrowanie gwarantuje to, że wszystko będzie ok. Mam gotowe. Teraz trzeba wjechać do środka. Stawiamy na podziałce 4 mm do wybrania. Raz, dwa, trzy, cztery. No i szlifujemy. Zwiększyć obroty. Nie wiem, czy to nie będzie nudne. To dosyć długo trwa, więc prawdopodobnie przerwę, żeby nie
mamy niewielki zapas, teraz na gotowo trzeba kamień wyrównać. Do tego celu służy diament. Tu mamy diament. Dojeżdżamy. Wyrównuje. Teraz zmierzę, ile muszę jeszcze wybrać, żeby było ok. W zasadzie muszę tylko dotknąć, żeby wyrównać tą powierzchnię. Widzicie, i tym się kończy nieuwaga, pośpiech. Całe szczęście nie narozrabiałem, ale muszę sprawdzić. Uderzyło w łopatkę w płytkę trzymającą. Korbowód, muszę sprawdzić, czy się korbowód nie przestawił. No, przestawił się. O, już jest ok. Kamień nie dostał. Trzeba cofnąć, a teraz dojechać. Jeszcze raz. Myślę, że teraz będzie dobrze. Na wcisku jest 500 ta tulejka. O, idealnie. Korbowód wykręcam. Muszę złamać kant w korbowodzie, jak będę wciskał tulejkę, żeby nie zadarło. O, mamy gotowe. I teraz pozostanie. Pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo tulejkę musiałem zeszlifować na magnesówce i ta tulejka po zdjęciu z magnesówki, no robi to, co robi. Zaraz pokażę, co robi. O. Kleją się do niej opiłki. No, działa jak magnes. Żeby to usunąć, zlikwidować, rozmagnesować, mam taki przyrząd. To jest cewka, która no, powoduje, że po włączeniu jej do prądu, o, robię coś takiego. Przyciągam przez otwór fizyka. Jak widzicie, trzeba też wykorzystywać czasami w warsztacie. Zrobione. Już nic nie będzie łapało. Gwarantuję, że nie ma takiej opcji. Spróbujemy, żeby nie było. Ale myślę, że już w tej chwili jest czyste, na pewno nie będzie łapało nam metalu, nie będzie się nic dokleiło do tego, także to jest też dosyć istotne. No teraz korbowód. Tu jest szmatek, wytarte, tulejka wytarta. Trzeba wcisnąć tuleję do środka. No
i w ten sposób mamy w zasadzie naprawiony. Jeszcze teraz na gotowo trzeba będzie w otworze przeszlifować, później dorobić czop, spasować i, no i będzie uratowane. Jeszcze trzeba na szlifierce tutaj wybrać drobki smarujące. Coś takiego powybierane można spokojnie dalej przeszlifować i będziemy pasować to. Korbowód trafił z powrotem na szlifierkę. Teraz trzeba będzie go przeszlifować, ponieważ po wciśnięciu tej tulejki ten otwór tu no, zszedł się i w tej chwili ma 500 w minusie. Trzeba będzie go zrobić tak, żeby pasował i no, zaraz to zrobimy. Stary czop z łożyskiem, sprawdzam czy pasuje, jeszcze nie, także jeszcze jest zapas, no można to mierzyć, ale i tak muszę zrobić czop z obsadzeniem, więc wchodzi, także powierzchnia już jest ok. Jeszcze tylko spoleruję i będę to spasować z czopem na gotowo. Tak, ponieważ u mnie wszystko dzieje się raczej seriami, staram się to tak robić, żeby średnicami, które są zakładane na szlifierkę, pasować korbowody, to zrobiłem jeszcze trzy takie właśnie nietypowe, jeden od KTM-a, jeden jeszcze od Bóg wie czego, nie wiem, trudno mi to powiedzieć, nie zaprzątam sobie tym głowy, bo to trochę szkoda czasu. W każdym razie mam podrabiane do nich nowe czopy po nawęgleniu. No i teraz muszę to wszystko popasować, poszlifować tu na szlifierce tej tutaj o kłowej. Zrobię to pokażę później już efekt końcowy, bo na innych filmach można zobaczyć jak to szlifuję, także nie będę się powtarzał. Jeden z korbowodów już spasowałem, teraz czas na ten, który pokazywałem wam na szlifierce. Jak to jest robione, także w tej chwili pokażę jak szlifuję. Najpierw muszę poskurować boki. Zostawię sobie środek tego czopu na obsadzenie, żeby tu ewentualnie dopasować dokładnie. Najpierw spasuję boki, później środek i tak to będzie wyglądało, także pokażę wam to, żeby nie było, że nie chcę pokazać. No,
poszedłem na szlifierę, tam już mam założone. Jedna strona. Zmierzymy. 500 zapasu jest do nominału. Drugą stronę. Poskurujemy najpierw, żeby po prostu na końcu spasować, bo okay, tutaj też środek teraz. W ten sposób. I teraz będę musiał się pobawić tutaj. Kwestia sprawdzenia, czy jest stożek. No jest, ale to jest poskurowane tylko, więc nie ma ten. Ponieważ to mi chwyta, jak wkładam w otwór, to wiem, że ten otwór będzie miał mniej więcej 500 w plusie w stosunku do nominału. Teraz muszę obciągnąć kamień na szlifierce. Inaczej mówiąc, wyrównać ten kamień, bo on niestety po takim skurowaniu to jest bardzo poszarpany. Tam jest rozkurowany, nadal jest 500. W tej chwili na 500 już mi wchodzi. Wiem, że środek tego czopu będzie musiał mieć 500 mm wyżej w stosunku do oryginału. Tu mamy pasometr. Sprawdzam w tej chwili na pasometrze. O, powierzchnia jest praktycznie idealnie prosta. Muszę zrobić boki na gotowo. Ustawia na oryginalnym czopie. Ustawiamy sobie powiedzmy setkę poniżej zera albo o, coś takiego. Tu mam jeszcze 7-8 setek do wybrania boki. Jeszcze 300. Także no, to taka zabawa jest dosyć żmudna. Teraz jeszcze setka jest. Jeszcze raz sprawdzamy oryginał, żeby nie było pomyłki. Pokazuję setkę poniżej, czyli 2 setki mam do wybrania.
mamy gotowy wymiar. Teraz to samo robimy z drugą stroną tego czopu. Przekładamy ten. Jeszcze mam 1,5 setny do wybrania. No, gotowe. Po zaszlifowaniu boków zostaje nam takie odsadzenie na środku i na tym odsadzeniu będzie trzeba spasować korbowód. To zrobię teraz. Robimy. Powinno być ok. Jest idealnie. Próbowo z delikatnym luzem. I w taki oto sposób można naprawić coś, co było zniszczone i do jazdy się nie nadawało. No to do miłego. Na razie, trzymajcie się.